Adventures in Wonderland, innymi słowy Przygoda w Krainie Czarów, to projekt, który jest kumulacją moich własnych doświadczeń i częstokroć nieokiełznanej wyobraźni. Nawiązuję do poszczególnych etapów mojego życia, pełno w nim emocji i uczuć, które towarzyszyły mi w mojej drodze ku dorosłości. Doświadczyłam smutku, gniewu, radości, a także miłości. Nie potrafię jednak wyrazić tego jedynie słowami, dlatego też w tym celu przygotowałam serię kilkunastu zdjęć, które są metaforycznym odzwierciedleniem mojej historii. Zapraszam do mojego zaczarowanego świata. Pozwólcie, że zabiorę Was w podróż do świata magii, wypełnionym po brzegi nostalgią i refleksją. Nebiajonkę. Wszystko ma jakiś morał, pod warunkiem, że umiesz go znaleźć. Jak wygląda moje życie? Nie widzę przed sobą już nic. Czy powinnam się odwrócić, czy też wciąż iść przed siebie? Naprawdę nie wiem, jak robią to inni, że cofają się w tył. Czy to racjonalnie ujmując możliwe? Wstecz, na opak, czy jakoś jeszcze inaczej? Niby doszłam do celu, a tutaj na tym skrawku polany nogi odmówiły mi posłuszeństwa. Nie chcą biec dalej. Jestem zmęczona. Nic nie wiem. Czy zrobiłam dobrze? Czy zrobiłam źle? Kto mi odpowie? Ja nie wiem. Naprawdę nie znam odpowiedzi. Wtedy krzyknęłam. Odpowiedziało mi echo. Przekonałam się, że pozory mylą. Przez łzy, jak przez mgłę. Zamazany obraz rzeczywistości. Book a dream. Więc siedziała dalej z zamkniętymi oczyma, na wpół przekonana, że znajduje się w krainie czarów. Chociaż wiedziała, że wystarczy otworzyć oczy i wszystko znów przemieni się w nudną rzeczywistość. Ktoś napisał kiedyś zdanie, że żyli długo i szczęśliwie. Wspomniał też, że wszystko miało swoje miejsce za siedmioma górami i za siedmioma rzekami. Na końcu dodał, że tam był, miód i wino pił, a wszystko, co widział, no właśnie, opisał. Nie widzę utopii na mapie geograficznej. Kompas zawodzi i prowadzi mnie na manowce. Biorę do ręki księgę. Wertuję dokładnie strona za stroną. Następnie zamykam oczy i przenoszę się do wyimaginowanej krainy. Miejsca, w którym nikomu nie dzieje się żadna krzywda. Dolina, w której wszyscy są szczęśliwi. Gdzie człowiek człowiekowi nie jest wilkiem, a kiwi nie kiwi, kiwi. Kiedy otwieram oczy, budzę się z bajecznego letargu. Ktoś krzyczy, ktoś się dąsa i marudzi. Podobno człowiek, kiedy się rodzi, jest jak tabula rasa. Szkoda tylko, że czysta karta jest całkiem zabazgrana. Farfalle Queen. Wszystko jest możliwe. Trzeba tylko wiedzieć o sposobach. Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki. Tylko na cuda trzeba nieco dłużej poczekać. Jestem w 100% odpowiedzialna za własne decyzje. To ja ponoszę ich konsekwencje, które często bywają ulotne jak motyle. Jeśli popełnisz jakikolwiek błąd, to wyciągnij wnioski i pozwól im odlecieć. Darkness Flame. Niestety nie mogę się wytłumaczyć, ponieważ nie jestem teraz sobą. Miarka się przebrała, zawsze grzeczna, miła i wyrozumiała. Ach, jakie to było obrzydliwie nudne. Nie rób tego ani tamtego, nie chodź tu i nie chodź tam, bo co? Pstro! Nikt nie powiedział, co jest po drugiej stronie drzewa. Empiryzm zasugerowałby sprawdzić, więc nie wahałam się ani chwili. Było ciemno i głośno. Wykrzywione gęby nastroszały nieco łabędzie pióra. W złośliwej kreacji może i było mi do twarzy,
ale z czasem zmieniłam styl. Pamiętaj, by nie wpadać ze skrajności w skrajność. Emocji się nie tłumi, zarówno człowieczeństwa, jak i uczuć się nie da wyłączyć. Wróciłam do siebie i balansując, dyndam sobie na harmonii, bo zbrzydła mi już ta gra na czyichś nerwach. Poison Taste. Pan Lew był raz chory i leżał w łóżeczku, więc przyszedł pan doktor. Jak się masz, koteczku? Niedobrze, lecz teraz na obiad jest pora, rzekł lew rozżalony i pożarł doktora. Ostrożności nigdy za wiele. Dmuchanie na zimne w relacjach międzyludzkich też się opłaca, chociaż ma się to nijak do ryzyka i życia na krawędzi. Mało w tym ekspresji, natomiast pełno w tym sprzeczności. Bo ja mogę dla ciebie zrobić wszystko. Tak, bywały momenty, w których niejednokrotnie gubiłam samą siebie. Jak? Zatracając się w altruizm. Nawet robiąc cokolwiek dla kogokolwiek bezinteresownie, miałam w plecy wbity nóż. Mimo że nic nie prosiło o pomoc, ja biegłam bez tchu na złamanie karku. Jak się okazywało, na obiad z muchomora. Harmony, bo widzisz, tutaj musisz biec tak szybko, jak tylko potrafisz, żeby zostać w tym samym miejscu. A jak chcesz dostać się w inne miejsce, musisz biec dwa razy szybciej. Dojrzała kobieta wchodzi w prawdziwe życie. Niby wszystko wie, niby wszystko rozumie, a w finale okazuje się, że to wielka improwizacja. Stoję na rozwidleniu dróg. Idąc w lewo, sprostam oczekiwaniom moich bliskich. Natomiast idąc w prawo, udam się w nieznane. Wybór wcale nie okazał się prosty. Pobiegłam ile sił w nogach prosto i teraz trzymam w ręku dwa wiadra, jedno cięższe od drugiego. Jak biec dwoma wiadrami wypełnionymi po brzegi marzeniami. Lazy Forest. Jak długo trwa wieczność? Czasami tylko sekundę, odparł królik. Chciałabym, aby moja bajka trwała tylko w lecie. Chciałabym, aby było tylko lato. Lato, cieplejszy brat wiosny. Lato jest pełne słońca, jest obfite w miłość. Latem wszystko jest piękne i proste. To czas, w którym śmiech i radość biegają beztrosko po podwórku. Dumne, zielone płuca drzew żywią nas powietrzem. Złociste łany zbóż karmią nas pachnącym chlebem. Emanuję szczęściem, czuję smak życia w gębie. Powoli spadam. Przyszła jesień. To właśnie ona grozi mi palcem. Ogarnia mnie smutek i żal. Drzewa pokrywa szron i mróz. Spadają liście. Nawet niebo płacze deszczem. Gram na zwłokę. Szukam schronienia w lesie wśród jeszcze żywych drzew. Słońce próbuje rozbić promieniami gęste deszczowe chmury. Pojawia się nadzieja, lecz jak szybko się pojawiła, równie szybko znika. Opada ostatni płatek, a mnie pochłania zimowy sen. Turquoise Abstraction. Bądź taka, na jaką wyglądasz. Czyli prościej rzecz ujmując, nigdy nie wyobrażaj sobie, że jesteś inna, niż mogliby sobie pomyśleć, że to, jaka byłaś lub to, jaka mogłabyś być, nie jest niczym innym niż to, czym mogłoby się było innym wydawać, że jest czymś innym. Dech zapiera w piersiach, kiedy zakładam na siebie gorset konwenansów. Warto poluzować te sznurki, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Odkąd sięgam pamięcią, stawiam na ubranie z turkusowych liści i korale ulepione z gliny. Bycie sobą wyróżnia nas na tle teatru lalek. Ktoś śmiało mógłby rzec, cóż to za dziwoląg. Słysząc te słowa, grzecznie się kłaniam i dziękuję za zainteresowanie. Pink Glasses. Jesteś szalony, brak ci piątej klepki. Jesteś wariatem. Ale tylko wariaci naprawdę są czegoś warci. W różowych okularach mi do twarzy, w
przyjaźni i w miłości też wszystko gra. Sugeruję tobie, abyś zmienił swoje szkła kontaktowe już dziś. Punkt widzenia może i zależy od punktu siedzenia, ale chętnie z tobą będę polemizować. W dzieciństwie rozdali nam kredki, by pomalować swój świat. Jeśli wybrałeś ołówek, to koniecznie zmień go na pastele, bo szary szkic sprawi, że pożre cię szara monotonia. Galina Sej. Ale ja nie chcę mieć do czynienia z wariatami, zastrzegła się Alicja. Och, nic na to nie poradzisz, odpowiedział kot. Wszyscy tu jesteśmy stuknięci. Ja jestem wariat, ty jesteś wariatka. Skąd wiesz, że jestem obłąkana? Rzekła Alicja. Musisz być obłąkana, powiedział kot, bo inaczej byś się tu nie przybłąkała. Jak od linijki. Wcale nie prosto. Rób to, co inni, bądź jak inni. Tańcz, jak tylko tobie zagrają. Sugerowaliby znaleźć własne miejsce w szeregu. No i siedziałam jak ta kura na grzędzie. No i nim się obejrzałam, minął miesięczny wiek. Nadszedł moment, w którym znudziło mi się to ciągłe bez sensu gdakanie. Wyjdź przed szereg, mówili. No i wyszła kura. Teraz śpi potrącona ciężarówką hejtu. Monotonia objęła wzrokiem ten widok nędzy i rozpaczy. Skłoniła mnie, by wziąć nogi za pas. Hipnozys. Po cóż, pomyślała. Udawać dwie osoby naraz, kiedy ledwo wystarczy mnie na jedną, godną szacunku osobę. Adaptacyjność. Co to w ogóle znaczy? Myślałam, że powiedzenie, jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one. Może i tak. Ale też nie. Bycie tu i bycie tam sprawiło, że zagubiłam się jakoś tak w tym byciu. Stałam się taką panią siaką i owaką. Zaplątałam się w tę pajęczą sieć, tak że zapomniałam nawet, jakie noszę imię. Nie możesz lubić tego, co wszyscy, albo możesz, ale niekoniecznie musisz. Nie rozdrabniaj się, czy też nie zamieniaj na drobne. Bądź sobą. Nie twórz drugiego siebie, ani trzeciego, ani setnego. Na cóż ci to rozdwojenie jaźni? Domina Lady. Nie powinnam była tyle płakać. Spotyka mnie teraz za to kara, że nie mogę utopić się we własnych łzach. Jakoś tak nie rozpiera mnie duma, kiedy oglądam się wstecz. Całkiem możliwe, że sporo w tym dramatu. To niesamowite, kiedy opera mydlana pieni się tak, że całkowicie zamazuje ekran dnia. Na śniadanie smutek, na obiad złość, a na deser radość i wodospad z łez. Łzy ponoć oczyszczają duszę i umysł. Coś w stylu katarzys albo... No tak, sama ze sobą. Jestem blisko zaprzyjaźniona z niezależnością, bo wiem, że najbardziej pomocna dłoń znajduje się na końcu mojego nadgarstka. Kabej. Jeżeli nie wiesz, dokąd chcesz iść, nie ma znaczenia, którą drogą pójdziesz. Zrozumienie, czego w życiu pragnę, nie pojawiło się znienacka. Zegar tykał. Wraz z jego wskazówkami śmiałam się, płakałam, szukałam, a nawet uciekałam. Istna kumulacja. Połączenie mojej determinacji i przyjaźni zaowocowało całkiem trafnym wyborem. Otóż w moich rękach ster, wiatr w żagle i na pełne morze. Nie pozwól, by przeciętność innych ludzi wpłynęła na pole twojego widzenia. Uwierz mi, nie ma takiej rzeczy, która mogłaby ograniczyć twoje możliwości. Jeżeli na tej fotografii widzisz więcej niż zacne pole kapusty, to dobry znak na przyszłość i zapowiedź konstruktywnego życia. Głowa nie zawsze pusta, a co dwie, to nie jedna. Gift Story. No ale widać wyraźnie, że przez 364 dni możesz dostawać prezenty bezurodzinowe. Z pewnością. I tylko jeden urodzinowy wiersz.
Czy wiesz, że każdego dnia spotyka cię coś dobrego, a ty tego nie widzisz? Obserwuję cię i śmiem stwierdzić, że przechodzisz obojętnie obok tak wielkiego szczęścia. Skup się uważnie, masz je w zasięgu ręki, więc przestań się dąsać i wyciągnij ją. O tak, po prostu bierz z życia co najlepsze. Czerp garściami, złap oddech i rozejrzyj się. Spójrz na swoich bliskich, ciepły posiłek, ciepłe ubranie, dach nad głową. Dostałeś od życia prezent. Nieważne, czy jeden, czy dwa, bo otrzymujesz je cały czas. Pamiętaj, ile dasz, tyle otrzymasz dwa razy więcej. Sprawiać radość innym to prawdziwy skarb. Rosso Teo. Och, nie mów mi w ten sposób, zawołała biedna królowa, załamując ręce w rozpaczy. Pomyśl, jaką jesteś świetną osobą. Pomyśl, jak długą przeszłaś już drogę. Pomyśl, która jest godzina. Pomyśl o czymkolwiek, tylko nie płacz. Czerwona dama kier we własnej osobie. Z przodu silna i pewna siebie, z podniesioną głową. Czasem z zadartym nosem. Ostrzymy pazurki i zaciskamy pięści. Gotowa do walki. Bo ja mogę dla nich zrobić wszystko. Utoruję im drogę, by każdy mógł przejść przez czerń. Ten pancerz spełnia fantastyczną rolę. Ta maska zresztą też. Lecz po drugiej stronie lustra nawet dama kier płacze, gdy nikt nie widzi. Cokolwiek zrobię, gdziekolwiek jestem, wiem, że mogę na ciebie liczyć. O każdej porze dnia i nocy, ty i ja, to nasze rozdanie kart. No i ta, ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem, proszę pana. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dziś rano, ale od tego czasu musiałam się już zmienić wiele razy. Wiatr strącił już wszystkie drogowskazy. Ciemność zgasiła wszystkie latarnie w okolicy. Tylko blask księżyca oświetla drogę włóczędze. Włóczęga ja stoję znów na rozwidleniu dróg. Mogłoby się wydawać, że tylu ludzi wokół mnie, a jednak stoję tutaj sama. W wózku uschnięte liście i kilka łodyg. Póki kwiaty rosły w ogrodzie, rozkwitła i moja kreatywność. Tego dnia jednak nie widziałam już nic. Kupiłam bilet w podróż poszukiwania nadziei.